Kościół, w tym Kościół w Polsce, naprawdę zupełnie dobrze radzi sobie ze stosowaniem komputerów, internetu w codziennej swojej pracy. Mało tego, wydaje mi się, że ze wszystkich mediów internet przyjął się w Kościele najlepiej. Radio, tu przypomnę, też było środkiem społecznego przekazu, który zaczął być stosowany jeszcze za życia Marconiego. Marconi uruchamiał radiostację watykańską, więc internet byłby takim drugim środkiem, który naprawdę dobrze przyjął się w Kościele. Ale oczywiście nie oznacza to, że nie można tego robić jeszcze lepiej.